Dobra, moi drodzy, vlog jako żartu. Medlarz prosto z Dubai Island dzisiaj. Jestem z rodziną w Dubaju. Myślę, że to jest dobre miejsce do tego, żeby powiedzieć wam o tym, jak zarabiać bardzo duże pieniądze jako specjaliści w Polsce. To jest możliwe. Można zarabiać 30-40 tysięcy miesięcznie jako specjaliści w sprawie jakości. To trzeba robić odpowiednie rzeczy. I no, przejdę zaraz do szczegółów. No i dobrze, moi drodzy, od razu powiem, że to nie jest dla każdego i mało kto osiągnie taki poziom, bo sami się blokujemy, sami sobie tworzymy opór, może zaraz o tym usłyszycie, ale jest możliwe, żeby zarabiać takie pieniądze i pierwsze co i najważniejsze, to nie będziecie takich zarabiać pieniędzy, jak będziecie mieć 25 lat czy 30, trzeba mieć już trochę tego doświadczenia i obycia i przede wszystkim zrobienia odpowiednich rzeczy przez te 5, 8, 10 lat pracy na etacie. Bo można pracować 10 lat w danym miejscu, mieć 10 lat doświadczenia, a niewiele umieć, niewiele potrafić zrobić. A sztuką jest to, żeby przez te 10 lat zmaksymalizować swoje osiągnięcia w pracy, przepracować wiele tematów, po to, żeby później czerpać z nich zyski, z tego, co jest potrzebne na rynku. I podam wam za chwilę dwa przykłady tego, jak można w bardzo prosty sposób zarabiać jako inżynierowie jakości, na wiedzy jakościowej, fajne pieniądze. I co trzeba zrobić, żeby do tego punktu dojść? I to jest ogólnie proste, żeby to zrobić, tylko niewielu osobom wystarczy uporu, żeby dojść do pewnego poziomu. A brakuje specjalistów, brakuje ekspertów, nie tylko jeżeli chodzi o wdrożenia systemów, ale też o szkolenia dobrych ekspertów. Jest ogólnie zapotrzebowanie. A my też możemy wam w tym pomóc. Ale za chwilę szczegóły. Dobry kadr. Nie wieje tak bardzo. To, co wam teraz teoretycznie opowiem, może was zmotywować do większego ryzyka, jeżeli chodzi o karierę etatową, zmianę pracy, robienia bardziej ryzykownych projektów. No bo jeżeli pojawia się w tle takie coś, że za kilka lat możecie na tym zarabiać duże pieniądze, na swojej wiedzy, to jest jakaś motywacja. Na ten moment musicie mieć w pracy taką motywację, że dostajecie tylko dodatkowe obowiązki, a nic z tego nie będzie i musicie się na przykład uczyć wdrażać T-Sax. Nie wiem, czy wiecie, taki specjalista, który wdraża T-Sax ogólnie w firmach, zarabia kilkadziesiąt, no kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, żeby też być z wami szczery, tysięcy za wdrożenie takiego systemu. A takich specjalistów brakuje bardzo, przed ISO 27001 i ATF-a, ISO 9001. Podobnie jest ze szkoleniami. Ja sam dostaję oferty, w tym roku dostałem już 3 oferty, żeby zrobić szkolenie z AS 13100 stacjonarnie. Za 8000 zł za dzień i odmawiam, bo nie mam czasu na to, bo się skupiam na szkole jakości, to jest dla mnie ważniejsze, no i co tu mówić więcej, no szkoła jakości generuje mi więcej przychodu, więcej zysku niż takie pojedyncze szkolenia, no ale gdyby ktoś na przykład pracował na etacie, zarabiał, nie wiem, 7-8 tysięcy, w miesiącu zrobił 2 takie szkolenia stacjonarne z jakiegoś fajnego tematu, gdzie jest na to zapotrzebowanie, za te 7-8 tysięcy, podjął się wdrożenia jakiegoś systemu, można to pogodzić. Ja wiem, że teraz pojawił się komentarz, no ja mam pracę na etacie, no to nie pogodzę tego, bo przecież jak? No to się nie da. Da się, wszystko się da, tylko trzeba mieć trochę lat doświadczenia, umocowania w organizacji, umiejętności negocjacji, pokazania tego, że można pracować elastycznie i to wszystko da się zrobić, tylko nie trzeba przestać marudzić i wziąć się za robotę i za swoje życie. Można zrobić duże pieniądze. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście nie wpadli w taki marazm, że jak ktoś już pracuje w jakości, to maksymalnie może zarobić 5, 6, 7 tysięcy, bo tyle wszyscy zarabiają w tej firmie. Jest takie przekonanie, że nic się nie da więcej zrobić, jak pójdziesz do firmy obok, dostaniesz 500 zł więcej. Więc to jest w ogóle bez sensu. Ludzie wpadają w taką depresję, w takie, nie wiem, uciążenie psychiczne, że to wszystko jest do dupy, że się źle poprowadziło karierę i życie. No nie jest tak. A my wam możemy pomóc też to wszystko osiągnąć, bo to nie jest takie proste w gruncie rzeczy. To wymaga dużych nakładów pracy, które nie są od razu widoczne. Przede wszystkim zbudowania marki osobistej, swojej rozpoznawalności. Moim zdaniem najlepiej jest to robić poprzez media społecznościowe, chociaż obecnie jest to trudne. Ale można też to zrobić poprzez większych graczy, większe organizacje. No takie choćby jak nasza, jak Szkoła Jakości. I zaraz też o tym opowiem, bo nasi trenerzy dostają masę zapytań o szkolenia dodatkowe, dostają propozycje zmiany w pracy,
po webinarach dostają oferty pracy, bo pokazują, że coś potrafią i pokazują, że występują, że potrafią przekazywać wiedzę, to też jest ważne. I też wam powiem jeszcze o kompetencjach, jakie są potrzebne, żeby to wszystko sobie ogarnąć. Można to zrobić na kilka sposobów. Albo mozolnie budując swój wizerunek w mediach społecznościowych, jeżdżąc gdzieś na konferencje, pokazując się, że to może długo trwać. Ja tak robiłem, ja tak zaczynałem. Przez rok budowałem bloga inżynierjakości.pl, nie mając z tego nic, ale później to zaklikało. Lub można wykorzystać większe organizacje, żeby dać się pokazać. Na przykład tak jak u nas w Szkole Jakości, my docieramy do kilkunastu tysięcy ludzi. I jeżeli ty masz kompetencje, masz umiejętności, chcesz spróbować, może warto przyjść do nas i zrobić jakieś szkolenie w Szkole Jakości z danego tematu, taki online, pokazać, że się na czymś znasz, a potem zobaczysz, że będziesz dostawać oferty szkoleń stacjonarnych. I my też możemy takie szkolenia wam podsyłać, no bo ja nie chcę się w tym babrać, za przeproszeniem, no bo to trochę kosztuje pracy, nawet takiej operacyjnej, administracyjnej, żeby tym zarządzać, a wolę te szkolenia online, są dla mnie one bardziej spójne i z moimi wartościami też, żeby docierać do jak największej grupy odbiorców, żeby wszyscy mogli z nich korzystać. Więc jeżeli myślisz o czymś takim, to ja zachęcam Cię do odezwania się do nas. A jeżeli czujesz się ekspertem w danej dziedzinie, jeżeli chodzi o wdrożenia, no to też mamy zapotrzebowanie na wdrożenia systemów poprzez Daniela Lamparta i jego Quality Progress. Jemu też brakuje dobrych ludzi. I obecnie systemy można wdrażać zdalnie. Można wdrażać sobie po godzinach albo dogadać się w pracy właśnie na jakąś elastyczną pracę, że popracujesz rano, później po południu. Można to robić, są ludzie, którzy tak pracują. Można to sobie wszystko spiąć, jeżeli macie taką potrzebę spróbowania się też w innych aspektach. Także zachęcam do kontaktu, to jest jedna rzecz. A druga, dla osób, które mają teraz 25 lat, 30, przemyślenia tej swojej kariery i podejście trochę do niej inaczej, żeby łapać te trudne tematy też, te trudne projekty, nie bać się wyzwań, nie bać się zmiany pracy, po to, żeby też zdobywać kompetencje, które są niezbędne i potrzebne na rynku, żeby można było później na nich zarabiać, a nie tak cały czas unikać wszystkiego, co trudniejsze w pracy, trzymać się kurczowo tego, co jest pewne, a potem dziwić się i narzekać i wpadać w taką grupę społeczną ludzi w pracy, którzy uważają, że to się nie da za dużo zarobić, jest bez sensu, jest beznadziejnie i jak tu żyć? No można fajnie żyć, tylko trzeba znać przepis, trzeba go zrealizować, ten proces i spodziewać się porażki, bo to się nie uda za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, bo to jest coś nowego. Ale jak wytrzymacie odpowiednią ilość porażek i prób i wystawienia się na ocenę też, może okazać się, że są z tego fajne pieniądze i fajne życie, tak jak chcecie. No i tyle dzisiaj ode mnie. Artur Mydlarz, Blog Jakość. Będzie dobrze. Szkoła Jakości.